Siemano widzowie, o poranku. Kolejny poranek, kolejny dzień u nas. To przynajmniej nie pada dzisiaj, no naprawdę, przynajmniej nie pada. Także, o, dzisiaj nie gotowałem śniadania, bo słuchajcie, dzisiaj idę w odwiedziny. Poranne odwiedziny idę zrobić, także i tak bym nie zdążył nagotować. Dopiero się widno robi. Także, no niestety, no. I słuchajcie, sprawdziło się moje. Słuchajcie, sprawdziło się moje. Obejrzyjcie materiał. Taki właśnie konon jest, o coś takiego, to jest u majora. Konon już żebrze o węgiel, już. Mówiłem, że tak będzie. Zarobił pieniędzy dużo. Mógł kupić ten węgiel. Już żebrze o węgiel. Mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie moje filmy, kiedy wspominałem właśnie, że Kononowicz będzie żebrał o węgiel. I już on to robi. Jeszcze jak śmiesznie żebrze. Wrzuć pan 200 zł do koperty. A nie, może wrzuć pan 300. Wiecie co to jest? O, nie wiem, no kurwa, to jest... Ten człowiek ma mózg przedszkolaka. To takich daj mi cukierkę, nie, może... A daj mi dwa, no, bo jeden to za mało. To jest naprawdę, to jest żenujące. Ja naprawdę major... Z majorem się wczoraj pogodziłem, było wszystko ekstra, bo nie wiem, czy wszyscy na live widzieli. Także z majorem jest sztama, jest wszystko w porządku. Natomiast Kononowicz właśnie na tym materiale, gdzie żegnał mnie z uśmiechem jak banan od ucha do ucha i prawie już mi rękę przybijał sam, ja powiedziałem lepiej się witać niż żegnać. On mówi, dobra, okej, nie ma problemu. Za 2 godziny smaruje mnie kurwa na telefonie do jakiegoś typa. No ja z tym człowiekiem nie będę nagrywał, no słuchajcie, no nie ma takiej opcji nawet. Nie ma. Z majorem, jeżeli będzie major chciał, oczywiście, ja mam pomysłów, dużo. Dużo takich fajnych pomysłów, że wesołe będą te pomysły. Nawet we dwóch możemy to realizować. Nie trzeba mi tutaj Konona do dyspozycji. Bo naprawdę mam fajne pomysły. Sobie rozpisałem wczoraj trochę, dzisiaj na kilka fajnych filmów. Naprawdę fajnych. Natomiast z tym człowiekiem, z Kononem, no nie da się żyć. No kurwa, no nie da się żyć. On kurwa mi uśmiecha się do mnie w twarz, rozmawia ze mną, a kurwa za godzinę czy za dwie smaruje na mnie do kogoś na telefon. No dajcie spokój, no. No już bez przesady. Dla mnie to jest śmieszne, nie? Teraz pozdrowię część osób, bo potem jeszcze będę pozdrawiał z wczoraj, z live'a. W ogóle dziękuję wam, kto był u mnie na live'ie. Dzięki. Słyszałem, że trochę osób było. Coraz więcej jest, to dobrze, to fajnie. Także zapraszam na niedzielę. Mam nadzieję, że już na niedzielę będę miał donaty poustawiane. Także może zaczniemy te pozdrowienia. Starosielski żur, no ciebie to muszę pozdrowić. Bo tak mnie kochasz, że o Jezus, kochasz mnie normalnie, stary, bardzo mnie kochasz, ale ja cię też bardzo kocham. Odwzajemnią cię miłością swoją. Profes, o, profes, to cię kojarzy. Profes, fajnie mi się z tobą gada, wiesz, tym bardziej, że z tego, co pamiętam, to bo to jesteś ty, to chyba uczęszczaliśmy nawet do tej samej szkoły i tych samych nauczycieli znamy. Także żółwik dla ciebie, profes. Manik 89, Manik 89. Pozdrawiam cię, Manik 89. Dzięki za wczoraj za wizytę na top czacie. Zapraszam na niedzielę. Także zapraszam. I pozdróweczka. Kordian. Kordiana, pozdrawiam cię. Kordian też. Fajnie mi się z tobą trochę gadało, trochę pisało. Dziękuję, że śledzisz mnie. Także mówię jeszcze raz, wracając do tematu, no, no facet jest nienormalny, kurwa, no ja pierdolę, no jak tak można w ogóle? Najpierw się ze mną godzi, oczywiście ja mówię, ręki nikt nikomu nie podawał, tylko ja z majorem sobie podaliśmy rękę. Natomiast za godzinę normalnie wali na mnie z ucha, kurde, znaczy z ucha, w ogóle coś wymyśla, kłamstwa jakieś, kurde. Nawet major się wkurzył i to jest właśnie na tym filmiku, słuchajcie, naprawdę, obejrzyjcie ten filmik u majora. Taki właśnie Konon jest. To jest film z wczoraj. Jak Konon nadaje na słuchawce. Naprawdę, to jest śmieszne. Pozdrawiam cię. Pół człowiek, pół litra. To lepiej wypić litra, to będzie cały człowiek. Pozdrawiam cię serdecznie. Zawsze z uśmiechem, pamiętajcie. Patrycja Niedzińska z Grodziska. Pozdrawiam cię, Patrycja Niedzińska z Grodziska. Ktoś mnie o to prosił. Więc cię pozdrawiam. Na pewno, słuchaj, na pewno dowiesz się, kto o to prosił, bo ja nie wiem, kto o to prosił i w ogóle. Peter T. Właściwie to się powinno czytać Peter T. Peter T. Peter T. Pozdrawiam cię. Fajnie też. Zapraszam na następnego live'a.
Mam nadzieję, że będziesz. Mam nadzieję, że zadasz mi jakieś pytanie, bo tu jeszcze mam te 5 pytań takich do. Tylko teraz już dokonano, nie będzie tych pytań, bo chyba, że jemu dzisiaj odpierdoli znowu palma i przyjdzie i będzie mnie kurwa obmacywał i całował, kurde, jak na misia. Tańcował tak o, no. Z nim to już nic nie wiadomo, to jest człowiek nieobliczalny. Asterix Gal, pozdrawiam. Wiem, że mnie śledzisz, dzięki ci za to. Dzięki ci za to, naprawdę. Dzisiaj jeszcze nie wiem, spróbuję może coś ugotować, jak się uda. Coś będę musiał wymyśleć. Tylko już mi się trochę pomysły kończą, bo słuchajcie, bigos strasznie długo się robi. Długo się gotuje jednak. I strasznie będę musiał pauzować albo przewalić to na 2 odcinki. Golonka też za trochę trwa. Chociaż w sumie mam miód jeszcze, nie? To mógłbym zrobić golonkę. Tylko najpierw trzeba gotować trochę czasu. Z dobrą godzinę albo z półtorej. Potem trzeba piec ją. No. W piekarniku albo w prodziżu, nie? I od czasu do czasu tym miodem, żeby ta skórka była chrupiąca. Miodem trzeba smarować, nie? Ja generalnie to robiłem inaczej, nie gotowałem, tylko po prostu bezpośrednio do prodziża wstawiałem. Oczywiście przyprawioną i tak dalej, obraną z kości, żeby tej kości nie było, bo czyli nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Obiera się z kości i już, no. Także zastanowię się, no bo już nie chcę robić kotletów, bo dzisiaj robiłem sobie na śniadanie skrzydełka z makaronem i z tymi, i z ogórkami i naprawdę, no nie chcę was zanudzać w kółko tymi samymi potrawami, nie? Także będę musiał coś wymyślić nowego. Może bym zrobił nawet, nie wiem, może bym zrobił nawet spaghetti, chociaż robiłem też, ale mam, w sumie mam ochotę na spaghetti, jak robię sam sos, nie? Nie jak kupuję gotowy, tylko jak robię sam. Pozdrawiam Dawida Ciupkę. Dawid. No Ciupka, ryzykowne to nazwisko, ale okej, Dawid, spoko, Brzółwik. Jak jest takie coś w ogóle? Osnolubskie? Jeżeli jest Osnolubskie, to pozdrawiam Osnolubskie bardzo serdecznie. Zapraszam naprawdę na kanał, muszę trochę to poprawić, do góry trochę podniosę. O, tak będzie lepiej. Zapraszam na kanał. O, zobaczcie, dzisiaj nie jestem najebany nawet. Co to jest? Kurwa, muszę gdzieś iść i muszę być trzeźwy. No i pozdrawiam jeszcze Roberta SU 4011, albo inaczej czytając 4011. Robert SU, pozdrawiam ciebie. Z pozdrowień to będzie na tyle, na o poranku. Wystarczy na razie, bo ja mam jeszcze drugą całą kartkę, ale to najwyżej zrobię, słuchajcie, po południu. Przygotowaniu albo coś. Muszę to skreślić, wiecie, bo ja się potem gubię. I mówię, no jeszcze raz wracam do tematu, no jak ja mam pracować z tym człowiekiem, słuchajcie, jak mam pracować z tym człowiekiem, a kamera jest tu, jak mam pracować z tym człowiekiem, powierzcie mi, powiedzcie, wytłumaczcie mi to, bo to jest, naprawdę, ja mam, kurwa, ja mam go tulić, a on będzie mnie jebał, no nie, to nie ma sensu kompletnie, a ja wiedziałem, że on i tak się odpali, tylko słuchajcie, ja myślałem, że on się odpali może za dzień, za dwa, jak coś nagramy czy coś, on się odpali po 2 godzinach, to nie ma sensu. I teraz jak gdzieś z Majorem pójdziemy nagrywać, to on jeszcze bardziej będzie spalał, jeszcze bardziej będzie zły, jeszcze bardziej wkurwiony, jeszcze będzie Majora jebał za to. Tak jak raz kiedyś pojechaliśmy z niemieckim, pojechaliśmy tam na taką giełdę staroci, no taki, tam gdzie żubry, do takiej miejscowości pojechaliśmy. I Krzysiek stwierdził, że on nie będzie jechał, w ogóle wpadł w jakiś, nie wiem, w jakiś szał, że on nie jedzie w ogóle, nie? Mówimy, no to dobra, no to my jedziemy sami i koniec, no kurwa, nikt nie będzie dziecka za rączkę ciągnął, że chodź na siłę, albo za ucho. I słuchajcie, my wyjeżdżamy, a on mówi, no to ja pojadę. Albo nie jadę, no. No my dobra, to wsiadamy, jedziemy, pojechaliśmy, jaka afera była potem dla Majora, on zrobił jako aferę, że Major pojechał, go zostawił w domu samego, wiecie? Taka była afera. Mało kto wie takie rzeczy, ja wiem bardzo dużo o nim, tylko mi się nie chce o nim mówić. Natomiast ten idiota, no bo to jest idiota, no to ja już nic nie mogę powiedzieć, no. No, ja chciałem z nim się pogodzić, elegancko, z uśmiechem nie wypuszcza z bramki, za 2 godziny jedzie po mnie na telefonie i to jest udowodnione, jest, mówię, ten materiał, obejrzyjcie sobie, luknijcie, to nic, że Major będzie miał więcej wyświetleń, ja niemu nie żałuję absolutnie, ale sobie luknijcie, jaki jest naprawdę konon. To już nie pierwszy raz zresztą, nie pierwszy raz, to żeby to pierwszy raz było, to słuchajcie, no ale to nie jest pierwszy raz i to tam, mi to... Koło pewnej części ciała mi on lata, tak szczerze mówiąc. No dobra.
Pierwsze pytanie do mnie było skierowane. Ja w ogóle będę następnym razem będę pisał, kto kieruje pytanie, bo ja nie nadążam, bo wy cały czas te pytanie zadajecie, to ja wybiórczo jak złapię jakieś po kolei pytanie, to nawet nie zdążę załapać, kto to je zadaje. No, ale spróbuję w niedzielę, jak będę pisał pytania, to słuchajcie, to będę próbował jeszcze napisać, kto to zadaje to pytanie. Pierwsze pytanie jest, czy widziałem ich komputerowca. Słuchajcie, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy widziałem. Nie wiem, czy widziałem. Nie wiem, czy widziałem, bo może go widziałem, bo całkiem możliwe, że to on przywiózł wtedy Konona samochodem pod te krzaki. Majora, dobrze mówię, Majora. Bo mi się nie Majora, tylko Mario, kurde, mi się tak strasznie myli to Mario z Majorem. Mario. No, całkiem możliwe, że to jest ta osoba, nie? To całkiem możliwe, słuchajcie, nie? Ale czy to jest ta osoba, to nie jestem pewien, więc nie wiem, czy widziałem. Kolejne pytanie, nie chcę przeciągać, słuchajcie. I tak już 11 minut. Dlaczego ignoruję szkolną 17? Słuchajcie, ja wczoraj byłem na szkolnej 17, ja nikogo nie ignoruję. Natomiast na pewno będę ignorował pana Krzysztofa, no bo to nie ma sensu, kurwa. Nawet nie chcę mi się o tym gadać. Ja dzisiaj właśnie wypowiedziałem się wcześniej na tym filmiku na ten temat i nie ma co ciągnąć do tego tematu. Czyli zdałem Majorowi loda. Nie można takich pytań zadawać, ale z Majorem na lody chętnie bym poszedł, tylko latem. Ale na takie lody, wiecie, ze sklepu, nie? Natomiast nigdy nie lizałem Majorowi loda, absolutnie. W jakim wieku zacząłem pić? Moje pierwsze piwo to było w 8 klasie, podstawówki. Pierwsze, ale potem nie piłem, nie? Ale tak już normalnie, rozsądnie to zacząłem pić, mając 18 lat, tak. Skończyłem 18, wtedy zaczęła się ta wódeczka i tak dalej na 18, piweczko. I tam już tak już potem szło, powolutku w swoją stronę. I ostatnie pytanie, chyba od Beryfa, nie? Czy pójdę kiedyś do pracy? Czy mam ochotę, zamiar iść do pracy? Słuchajcie, powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie wiem. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. To zależy, na ile zmusi mnie życie do tego. Bo jeżeli zmusi mnie do tego życie, no to oczywiście, że pójdę. Pójdę, oczywiście, że tak. Ja pracy się nie boję. To nie jest tak, że ja się boję pracy. Nie. Bardziej mi się, powiem szczerze wam, że mi się nie chce zbytnio pracować, bo ja się już tam narobiłem na budowach, w środku i nie tylko, jeszcze inne tam zawody nie miałem. Tam, jak byłem młodszy oczywiście, jak miałem te 20 lat, jak z wojska wyszedłem i też przed wojskiem, jak skończyłem szkołę. Także mówię, ja się trochę napracowałem. Ja nie mówię, że napracowałem się tutaj, że już po prostu odłogiem leżę, bo formę mam i tak dalej. A czy pójdę? Nie wiem, zobaczymy. To wszystko zależy od sytuacji życiowej. Tak powiem wam szczerze. Bo ja też trochę czasami rozważam, czy na przyszły sezon nie wrócić jednak na budowę, przestać nagrywać live'y, bo ja nie będę miał wtedy czasu na live'y. Absolutnie. Nie ma takiej opcji. Na filmik to jeszcze znajdę czas, na live'y nie będzie kiedy. Ja nie będę poświęcał wolnej soboty albo wolnej niedzieli po to, żeby siedzieć przed kompem i live'y kręcić, nie? A pracując przez cały tydzień tam po 8-10 godzin, nie? Bo po pracy to nie ma szans, żeby robić live'a, nie. Nie, trzeba zrobić jedzenie, trzeba się jakoś wykąpać. Umyć, dobra. W nawiasie. Trzeba się umyć, trzeba zrobić jedzenie, trzeba zjeść. I człowiek jest tak zmęczony, że godzina jest 8, a dochodzi 9. Ja nie będę o 9 live'a robił, bo ja muszę wstać o 6. Także wtedy live'y odpadają, automatycznie odpadają. Jedyne jest to tam jakiś tam filmik, dwa wpadną w tygodniu. Także jeszcze raz, siemanko, zdrówka życzę dla wszystkich, co wczoraj oglądali. Dla tych dobrych, dla tych złych też, kurde, też życzę. Zawsze taki byłem, zawsze taki będę. I mówię, zapraszam na niedzielę na live'a. Może się uda to już ustawić. Jak nie, będzie na pusto, ale będzie live, na pewno. Godzina 17, jeszcze ja się ogłoszę jutro. Trzymajcie się.